Cezary Krzysztopa, gorące pytania. Pytaniem, które zadamy sobie w pierwszej części naszego programu, jest: dla kogo gra Wielka Orkiestra? A w studiu naszymi gośćmi jest Krzysztof Karnkowski, doktor Krzysztof Karnkowski, socjolog, publicysta. Dzień dobry. I publicysta pan Ryszard Makowski. Tak, to ja. Tak jest. Pan Łukasz, jest z nami również pan Łukasz Fołtyn, który jest oprócz tego, że znanym biznesmenem, to również twórcą znanego komunikatora Gadu Gadu, a przy okazji zajmuje się badaniem pewnych szczegółów, finansów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzień dobry, panie Łukaszu. Dzień dobry państwu, dzień dobry. Na początek chciałbym panom i państwu przeczytać maila, którego dostałem od rzecznika Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pana Krzysztofa Dobiesa, dzięki któremu dowiemy się, dlaczego nie uczestniczy w, no, w naszym spotkaniu, ponieważ został również zaproszony. Jest mi strasznie przykro, ale nie mogę uczestniczyć w państwa programie. Z tego, co widzę, planujecie państwo dyskusję z gronem osób, które nie mają zbyt solidnej wiedzy o Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, a często ich postawę charakteryzuje wybitnie nieumocowana niechęć do orkiestry. Ze swojej strony pragnę więc tylko doradzić, byście się państwo w rozmowie trzymali faktów i posługiwali się sprawdzonymi informacjami. A jeśli państwo, jak sam pan wspomniał, chcecie rozmawiać o problemach finansowych WOŚP, to od razu uprzejmie informuję, iż nie ma czegoś takiego jak problemy finansowe naszej fundacji. Jesteśmy organizacją skrupulatnie rozliczającą nasze zbiórki i prowadzącą transparentną działalność zgodnie z wymogami polskiego prawa i dobrymi praktykami działalności pozarządowej. Dlatego właśnie, na co zwracam uwagę, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy cieszy się największym zaufaniem społecznym wśród wszystkich instytucji życia publicznego w Polsce. Panie Łukaszu, czy pan się z tym zgadza? Czy dostrzega pan jakieś, powiedzmy, nieciągłości w systemie finansowania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? To znaczy, no, w zasadzie no, ta wypowiedź tutaj, którą pan przedstawił, rzecznika WOŚP-u, pokazuje dokładnie, na czym polega problem. Tutaj jest taka opinia, że ja na przykład, bo to jest mowa między innymi o mnie, ponieważ ja miałem prowadzić dyskusję o tym, że nie mam wiedzy. Wręcz przeciwnie, ja właśnie mam bardzo dobrą wiedzę na temat WOŚP-u i stąd mój taki krytyczny stosunek do tej całej akcji i fundacji i działalności. Dlaczego? Bo większość ludzi właśnie nie ma żadnej wiedzy. Jedyne, co ma w głowie, to jest propaganda, która jest na temat WOŚP-u. Tak naprawdę ludzi interesuje głównie, jaki padł rekord, i tak jest to nakręcane co roku, żeby pobić rekord, a tak naprawdę ludzi nie interesuje, co potem się z tym pieniędzmi dzieje. A co się dzieje? Naprawdę ludzie nie wiedzą. A co się dzieje? No przede wszystkim nie ma dokładnych rozliczeń tych zbiórek. Na co, po pierwsze, na stronie internetowej WOŚP-u jest zapisane, że wszystkie zebrane pieniądze są w finale przekazywane na pomoc dzieciom, na ten cel każdego finału, czyli na przykład w tym roku, czy w latach poprzednich. Zawsze jest to jakieś kupowanie sprzętu, wyposażanie oddziałów szpitalnych. Jest to nieprawdą, że wszystko jest przekazywane na ten cel. Przede wszystkim to w ostatnich latach tylko, znaczy, bardzo dużo pieniędzy zostaje niewydanych, jest odkładanych na koncie, nie wiadomo, na co to w przyszłości będzie wydane. A nawet z tych oficjalnych rozliczeń, tych kwot, które zostały wydane, to też nie wszystko jest przeznaczane na sprzęt medyczny czy na programy medyczne, bo na przykład z tych pieniędzy jest finansowane także kampanie reklamowe WOŚP-u, koszty organizacyjne. To nawet oficjalnie przyznaje WOŚP w tych sprawozdaniach, że właśnie między innymi na takie cele są te pieniądze przeznaczane. No ale co jest dziwnego w tym, że taka inicjatywa ma taką promocję? No powinna mieć, tak? No ma. Ale no, oczywiście, tylko chodzi o to, że na stronie jest napisane i tak jest. Proszę zobaczyć, na przykład, co jest mówione w reklamie, że wszystkie pieniądze zebrane są przeznaczane na pomoc dzieciom. I to po prostu jest nieprawda. Chodzi o powiedzenie, ile naprawdę kosztuje działalność WOŚP-u. To ponosi koszt ponoszony ze zbiórek.
chociażby ten koszt, żeby był wyraźnie podany. Też powinno się wyraźnie powiedzieć, ile na tym zarabia Jurek Owsiak, osoby z nim związane, jego rodzina, bo po prostu taka ogromna zbiórka. WOŚP to jest organizacja pozarządowa, która ma najwięcej pieniędzy w Polsce. Nie ma drugiej tak bogatej instytucji pozarządowej. I ogromne zbiórki, w zeszłym roku to było blisko 200 milionów złotych, to jest 165 milionów. I to są pieniądze zbierane między innymi przez dzieci do puszek. Te pieniądze powinny być skrupulatnie rozliczone i pokazane społeczeństwu co do złotówki, na co to zostało wydane lub nie zostało i będzie wydane i też rozliczone i pokazane w kolejnych latach. Nie ma takich rozliczeń. Jest tu jeszcze też luka w prawie, ponieważ prawo mówi, że rozliczać trzeba tylko zbiórki do puszek. Natomiast w ostatnim roku większość pieniędzy już wpłynęło nie do puszek, tylko na konto i z aukcji, a tych pieniędzy WOŚP w ogóle nie musi przedstawiać rozliczeń tych zbiórek i praktycznie nie pokazuje rozliczeń. Od kilku lat nie ma takich internetowych rozliczeń, a te, co są przed kilku lat, to po prostu takie grafiki, gdzie nie jest napisane, kto się pod tym podpisuje, kto je stworzył, czy te dane, ktoś za odpowiada w ogóle. Jakieś grafiki zrobione, że ileś tam wydaliśmy na coś tam i notabene też nie wszystko na sprzęt. No teraz tak jak mówię, nawet z oficjalnych rozliczeń nie ma na przykład za 3 ostatnie lata rozliczeń zbiórek do puszek. Nie są w pełni rozliczeń, znaczy są częściowe rozliczenia, nie ma kwot, a nie ma pełnych nie ma rozliczeń pełnych kwot. A o zbiórkach tych, które wpływają na konto, to już w ogóle nie ma mowy, bo tutaj nie ma, jest taka luka w prawie, że nie ma w ogóle wymogu rozliczania tych zbiórek. Panie Łukaszu, dziękuję. Także po prostu jest dokładnie odwrotnie niż mówi pan rzecznik. Ja po prostu za dużo wiem na ten temat, żeby nie reagować na tą całą propagandę, że to jest wspaniałe, że to jest pomaganie. To jest pomaganie tylko w haśle, bo tak naprawdę i kwotowo nie idzie to na pomaganie wszystko. A też i kupowanie sprzętu to jest głównie, ma wywołać efekt propagandowy, jest to kupowanie na przykład wag dla niemowlaków, rzeczy, na które szpitale jest stać, tylko po prostu WOŚP chce sobie zrobić reklamę, chce się lansować, więc to kupuje i rozsyła szpitalom, rozdaje po szpitalach, żeby było głośno o WOŚP-ie. Panie Łukaszu, dziękuję panu bardzo i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Panowie, zanim przejdziemy do dyskusji, bo widzę, że już się rwiecie, pozwólcie, że pokażę wam jeszcze sondę z warszawskiej ulicy, dobrze? Czy daje pani na WOŚP? Jak pani ocenia samego Jurka Owsiaka? Daję na WOŚP tyle, ile mogę, co roku wspieram. Jeżeli chodzi o działalność Jurka Owsiaka w WOŚP-ie, to oceniam to pozytywnie, ponieważ robi dużo dobrego dla polskiej służby zdrowia. Jeżeli chodzi o jakieś tam sensacje związane z nimi, pobieraniem pieniędzy, nie wiem, nie widziałam żadnych przyczyn, także też się nie chcę wypowiadać, ale sam WOŚP oceniam bardzo pozytywnie. Rewelacja. Do końca świata jeden dzień dłużej. Nie gra. A sam Jurek Owsiak? Genialny facet. Genialny. Takich autorytetów nam dzisiaj brakuje. Nie lubię tego faceta, zaufania absolutnie do niego nie mam. To jego sposób bycia, jego sposób wypowiadania się zupełnie różni się od mojej wizji. Na 100% to jest jakiś przekręt finansowy z tą orkiestrą z Wielkiej Pomocy, ale też po części pomaga na pewno. Nie mam nic przeciwko niemu, uważam, że zrobił coś pięknego, to naprawdę pomogło tysiącom ludzi, dlatego jak najbardziej więcej takich akcji, więcej takich ludzi. Panowie, widzicie, że odbiór, to jest oczywiście odbiór warszawski, on się często różni od odbiorów w innych częściach kraju. Natomiast trzeba oddać Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, że budzi często bardzo pozytywne uczucia w ludziach. Ale zapytać was chcę o coś innego, bo tutaj jest takie wyrażenie jeszcze w tym mailu od pana rzecznika WOŚP-u, że jesteście gronem osób, które nie mają zbyt solidnej wiedzy o Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a często waszą postawę charakteryzuje wybitnie nieumocowana niechęć do orkiestry. Panie doktorze, czy pana postawę to charakteryzuje? No, dziwię się, szczerze mówiąc. Znaczy, ja nie przytomiałem sobie, ja się w ogóle wypowiadam na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na temat samego Jerzego Owsiaka mi się zdarzało wypowiadać, owszem.
I tutaj no to co w sądzie jakby podzielić, to już jakby jest odpowiedź na wszystko, dlatego że jest niewątpliwie coś dobrego, co wynika z Wielkiej Orkiestry, i na tym jakby część pozytywną można skończyć. Natomiast to co wypływa z orkiestry dobrego, niestety jest używane w złych celach, ponieważ to dobro niewątpliwe jest zbyt często używane jako knebel po prostu dla osób, które są na tyle męczące, że chcą jeszcze pytać o jakieś finanse, o jakieś rozliczenie, o tego typu sprawy. I to jest pewien taki szantaż moralny, że jeżeli ty o coś pytasz, no to nie wiem, to nie kochasz dzieci, prawda? To jest moim zdaniem pewien problem. I tutaj orkiestra, która przez pierwsze kilka lat jakby łączyła Polaków, w pewnym momencie przestała moim zdaniem ich łączyć, dlatego że pojawił się taki społeczny przymus uczestnictwa, społeczny przymus, nawet bym powiedział entuzjazmu, i każdy, kto tego entuzjazmu nie wykazywał, był od razu przedstawiany jako ktoś co najmniej zły, ktoś, kto nie chce pomagać innym. Tymczasem są bardzo różne formy pomocy innym. No to jest często takie tylko przeciwstawianie, że tu Caritas, tu orkiestra, ale to też jest zbytnie uproszczenie. Można na wiele sposobów pomagać ludziom, i to, że ktoś nie pała entuzjazmem co do Wielkiej Orkiestry, albo po prostu zadaje jakieś pytania, no to jeszcze o niczym tak naprawdę nie świadczy. Więc ta jedna sprawa to jest dobro, które z orkiestry wypływa, a druga sprawa to jest ten szantaż moralny, jaki się wokół tego wytworzył. Tu pytanie do pana redaktora Ryszarda Makowskiego. To w takim razie dla kogo gra Wielka Orkiestra? Dla dzieci czy nie tylko? No to jest pytanie takie, na które no chyba nie ma odpowiedzi, no bo to rozumiem, że to jest takie pytanie podchwytliwe, żebym się wyłożył już na pierwszym pytaniu. Gdzieś bym śmiał, panie redaktorze. Nie, no to jeśli chodzi o orkiestrę, no to jest temat tak zwany trudny, no bo to rzeczywiście, no ja tu się muszę z przedmówcą zgodzić, co nie zaogni naszej dyskusji, niestety, że no nawet jeżeli pomogliby jednemu dziecku, to warto było, prawda, więc cała ta orkiestra, i uważam, że sama idea, i na pewno należy cenić Jurka Owsiaka za zdolności organizatorskie, bo żeby jednak taką orkiestrę zrobić, mam nadzieję, i żeby, że pan to, rzecznik nas żeby ogląda. To działało. Zresztą ja nie mam jakichś pretensji wielkich do Jurka Owsiaku, no bo Owsiaka. Znaczy może za tą ostatnią orkiestrę, kiedy wydarzyło się coś tragicznego, kiedy Paweł Adamowicz został podczas finału orkiestry. To szerzej do tego się w drugiej części. Ale tu może jakby zacząć zdanie, to skończę. Proszę. Został zamordowany i orkiestra grała dalej, no więc tutaj to było tak troszeczkę potem, Jerzy Owsiak się tam niby podawał do dymisji, potem się przespał, potem zrozumiał, że nie ma co się podawać do dymisji, no więc ta orkiestra trochę zabrnęła w pewnym momencie. Natomiast to jest tak, że w latach 90., kiedy orkiestra zaczynała i kiedy ta nasza służba zdrowia no była w jakimś tam okresie przemiany pomiędzy tak zwaną komuną, a tym no naszą lepszą trzecią rzeczą pospolitą, to wtedy ta orkiestra według mnie miała większy sens. Natomiast po 30 latach tej naszej nowej ery ta orkiestra już według mnie to jest taką trochę instytucją na siłę, no bo albo ta służba zdrowia działa, albo już nie będzie działać, więc ta pomoc orkiestry, jak się okazuje, nie była na tyle mocna, żeby ta służba zdrowia była zupełnie uzdrowiona. No właśnie, tu się więc pojawia... Więc tu jest taki aspekt, natomiast no, to jest to co mówił tutaj mój przedmówca, że niestety pojawił się w tym wszystkim zbyt intensywny aspekt ideologiczny, bo ja to tak kojarzę z Jarocinem jeszcze. Wtedy to oczywiście też Jurek Owsiak tam był w tym wszystkim, że był Jarocin. No tak różnie stanie, właśnie był. Było też tak, że Jarocin gwizdał na Jurka Owsiaka. No tak, ale było tak, że wtedy też za tak zwanej komuny wymyślono sposób, jak ci specjaliści od śpiewu i mas, jak indoktrynować młodzież. I to było tak, że zrobiło, no oczywiście to też było dualistyczne bardzo, bo z jednej strony no indoktrynowano, z drugiej strony dano szansę wielu zespołom świetnym, oczywiście, żeby zagrały. Było autentyczne. No to tak, i żeby mogły się przebić, że mogły zaistnieć. I tu jest też tak, że gdyby Jurek Owsiak został przy orkiestrze, nie robił do tego całego Woodstocku, w którym jest właśnie to hasło rób ta co chce, ta, kiedy tam są lansowane właśnie autorytety tylko dla tej lewej strony, te autorytety z prawej strony są tam albo niedopuszczane, albo ośmieszane, to wtedy byłoby wszystko okej. Natomiast gdzieś to się za bardzo wszystko powiązało ideologicznie, i to ideologicznie właśnie w stylu postkomuny.
Ja bym to wtrącę, proszę, się, przepraszam, od razu. To już tak konkludując, bo tak, gwoli uczestnika wydarzeń, że jednak nie należy przeceniać roli Jurka Owsiaka jako współtwórcy i uczestnika festiwali w Jarocinie, dlatego że jakby jego legenda się narodziła trochę później, on w Jarocinie był tylko jednym z wielu graczy i to w okresie końcowym. A tam Walter Chełstowski przede wszystkim chyba Jarocin. No, tak, zresztą jest duży związek między nimi, natomiast ja miałem bliżej do innych festiwali, a na Jarocinie akurat najrzadziej bywałem, natomiast moi koledzy bywali i tak dalej. Naprawdę Jerzy Owsiak nie był bohaterem Jarocina. To była znaczy, wtedy, to kiedy... Chodzi, nie, to chodziło o to, że sposób jest podobny. Jasne. Wtedy, kiedy pomarańczowa alternatywa zbierała bęcki na ulicach, Jerzy Owsiak wtedy Towarzystwo Chińskich Ręczników rozkręcał coś takiego, to było źle odebrane, nie? Czy uwolnić swoje? To było odebrane za służbę niedobrze. No. Niedobrze. No ale dobra. Tutaj stawiamy przecinek i wracamy do państwa po przerwie.